Chciałbym dzisiaj porozmawiać o uczniostwie, opierając się na historii związanej z murem Wamury. Mur Wamury. Uczniostwo, nienawiść do swojego ojca i matki i Łukasza 14 rozdział są tematem dzisiejszego rozważania. Czy warto budować mur dla Pana? W latach 60. XX wieku pan Kotoko Wamura zarządzał japońskim miastem Fudai. Podczas swojej kadencji burmistrza zlecił budowę muru mającego spełniać funkcję falochronu. Ze względu na tsunami w regionie wiele nadmorskich miast, takich jak Fudai, ma falochrony, ale ściana Wamury została uznana za przesadę. I miała ponad 50 stóp wysokości. Był to największy mur w okolicy. Był to też niezwykle kosztowny mur. W wyniku budowy muru Wamura spotkał się ze sporą krytyką. Ludzie nazywali go szalonym, głupim i rozrzutnym. W 1997 roku Wamura zmarł. Jednak 14 lat po jego śmierci tsunami uderzyło w Fudai i okoliczne miasta. Szacuje się, że zginęło ponad 20 tysięcy osób, nie wspominając o zniszczeniu wielu budynków i domów. Fudai było wyjątkiem. Pozostało prawie całkowicie nietknięte, a wszystko dzięki murowi Wamury. Historia Wamury przypomniała mi o innym projekcie budowlanym. W Ewangelii Łukasza 14 Pan mówi o kosztach uczniostwa. Mówi, że aby być jednym z jego uczniów, wierzący musi być gotów znienawidzić swoją matkę i ojca, żonę, dzieci, a nawet własne życie. Tak mówi Ewangelia Łukasza 14:26. Następnie Pan Jezus Chrystus porównuje uczniostwo do budowania wieży. Budowa wieży jest to wymagający i duży projekt. Więc Pan Jezus Chrystus instruuje niedoszłego ucznia, aby rozważył koszt takiego przedsięwzięcia. Powinniśmy usiąść, zastanowić się i najpierw rozważnie policzyć koszty, aby nie rozpocząć projektu, który następnie pozostawimy niedokończonym. Tak uczy Łukasza 14:28-30. Oczywiście, nie jest to mowa o tym, w jaki sposób otrzymuje się życie wieczne. Wieczne zbawienie jest darmowym darem, niezależnym od uczynków zbawionego, na który nie można zasłużyć poprzez ofiarne podążanie za Panem. Tak uczy wyraźnie Słowo Boże w Efezjan 2 rozdział 8-9, Jana 4-10 i Jana 4-14. Natomiast Łukasza 14:26-30 jest to fragment, który dotyczy prawd związanych z uczniostwem. Jest to zaproszenie, tak uczy nas Łukasza 14:15-24, nie tylko do wejścia do Królestwa, ale także do bycia jednym z bliskich partnerów Pana Jezusa Chrystusa w przyszłym, nadchodzącym świecie. Fragment z Łukasza 14 pokazuje nam, że nie wszyscy wierzący, choć osobiście są nieutracalnie zbawieni i mają życie wieczne, są gotowi porzucić rodzinę i dom dla Pana Jezusa Chrystusa. Łukasza 14 uczy nas również, że niektórzy wierzący, choć osobiście są nieutracalnie zbawieni i mają życie wieczne, zaprzestaną uczniostwa przed ukończeniem dzieła. Jednak dla tych, którzy zapłacą cenę i dobrze skończą, nagroda będzie wielka. Tak uczy Ewangelia Łukasza 14:11-14. Podobnie jak mur Wamury, podążanie za Panem Jezusem jest kosztownym, ogromnym i trudnym przedsięwzięciem
za które trzeba zapłacić wysoką cenę osobistego poświęcenia. Co więcej, uczniostwo będzie się wiązać z wyśmiewaniem i szyderstwami, nawet wśród tych, którzy znają Cię najlepiej, nawet ze strony ludzi, którym służysz. Może to kosztować utratę rodziny i najbliższych przyjaciół. Należy powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus nie ma na myśli tego, że powinniśmy dosłownie zaniedbać miłość do naszych rodzin. Nienawiść w tym kontekście dotyczy priorytetów. Pan Jezus Chrystus zaznacza po prostu, że On musi być przede wszystkim i On musi być przed wszystkimi i wszystkim innym. Rezultat takiego życia sprawi, że wielu będzie z Ciebie kpić, podobnie jak kpili z Wamury. Ludzie powiedzą, że dzieło Twojego życia jest głupie. Myślę, że jest jeszcze jedna lekcja, którą można wyciągnąć z historii Wamury. Czasami wyniki naszych wysiłków nie zostaną ujawnione za naszego życia. Podobnie jak w przypadku muru Wamury, mogą minąć lata, dekady, a nawet całe życie, zanim owoce naszej pracy będą widoczne. Wielu wiernych wierzących może widzieć niewiele rezultatów swojej pracy lub nawet nie widzieć ich wcale. Dzielą się z ludźmi przesłaniem łaski. Szukają okazji, by świecić światłem w ciemności, a mimo to napotykają coraz więcej trudności. Niektórzy stracili pracę i społeczności kościelne. Próbują siać ziarno łaski na twardym gruncie i rzadko, jeśli w ogóle, widzą tego efekty. Ponoszą koszty, nie widząc żadnych korzyści. Jeśli jednak mógłbym dodać słowo zachęty, Wamura zbudował mur, nie wiedząc, czy jego praca się opłaci. Natomiast wierni wierzący wiedzą, że otrzymają zwrot z inwestycji, gdy Pan Jezus Chrystus powróci, co mówi nam Słowo Boże zapisane w Objawieniu, 22 rozdział, 12 werset. Objawienie 22, 12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynku. Mówi się, że mur Wamury przyniósł burmistrzowi usprawiedliwienie po jego śmierci. To, co kiedyś uważano za lekkomyślną głupotę, przyniosło burmistrzowi honor i szacunek ze strony jego ludu. Podobnie jest w przypadku wiernego wierzącego, który podejmie się trudu uczniostwa. Ten, kto zbuduje swoje życie na słowach naszego Zbawiciela, z pewnością otrzyma pochwałę i cześć, bo tak mówi nam Słowo Boże, zapisane w pierwszym liście Piotra, rozdział pierwszy, wersety 6-7. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Niech Bóg ci błogosławi. Warto być uczniem Pana Jezusa, ale jeszcze ważniejsze jest, abyś miał życie wieczne. A życie wieczne jest darmo, z łaski, niezależnie od uczynków, na podstawie doskonałego dzieła Pana Jezusa. Pan Jezus umarł za twoje grzechy. Uwierz w Pana Jezusa, abyś był zbawiony, jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony. Uwierz i żyj.